Marek się spóźnia. Myślisz, że poznał jakąś dziewczynę i zaliczył? Czarek? Arek? Nie uwierzycie. Poderpałem dziewczynę. Pieprzysz? Nie, no jeszcze nie pieprzę. W sensie, że głupoty gadasz, no... Nikogo nie poderwałeś. Poderwałem! Łżesz! Bezczelniku! Co? W sensie, że głupoty gada frajer, nie? No, no nie! To wszystko prawda, panowie! Było tak. Normalnie szedłem ulicą, ucząc się na zajęcia na studiach. I wtedy naukę przerwała mi ona. To jak na mnie patrzyła, sprawiło, że od razu wiedziałem, że wpadłem jej w oko. W pewnym momencie nie mogła wytrzymać i w końcu musiała do mnie zagadać. Sorry, mógłbyś wyjść mi z kadru? A, tak, jasne, przepraszam. Albo nie, poczekaj, słuchaj, zrobisz mi zdjęcie? Tak, fajne, jasne, ja lubię robić zdjęcia. Zdjęcia są fajne. Tylko nie od dołu, bo będę miała podwójny podbródek. O. Wyżej, wyżej. Także widzicie, uratowałem ją, gdy miała problem i teraz następny to już musi być... Wiecie sami co. Wow, stary kieśle! Ale myślisz, że pozwoli ci? To wiesz? No nie wiem, no. Zobaczymy. Ale może da ci, wiesz, no. No przestań, no to są prywatne sprawy. Ale że co? No co? Czego nie rozumiesz? Nie, Czarek, no. Może dam mu, no. Wiesz. A no tak, no. Potrzymać za rękę. Za rękę, tłumoku. Marek jako pierwszy ma szansę dotknąć twoją kobiecy. Cycek. Ale to dwóch jedną dłonią? Jeden. Spokojna, może dam radę dwa. No. Ale to jak jeden to nie powinien być cyck? Ty sam jesteś cyck, wiesz? Dwa cycki, jeden cycek. Zresztą to bez znaczenia, bo Marek jako jedyny z nas ma szansę po raz pierwszy zbliżyć się do kobiecej piersi od czasów legendarnego Sylwestra 2016. Sylwester 2016! Dajka, że się to robi. Co ty robisz? O, przepraszam, trzymaj. Nie chciałem cię oblać. Już wycieram. Ty chamie! Ale nie zapominaj, że ja też wtedy byłem blisko. Byłem blisko. O, koleżanko, widziałem co się stało. Jaki frajer cię oblał, także ja przepraszam w imieniu wszystkich facetów. To nie twoja wina. Pani pozwoli, że ja panią, prawda? Ale robiłeś to samo co on, no. Ja to chociaż miałem oryginalny tekst. Cześć. Cześć. Mogę dostać twojego cycka? No rzeczywiście, gratuluję kreatywności. Dziękuję bardzo. Ty, Ameryka. No to kiedy druga randka? No nie wiem, jeszcze nie ustaliliśmy. No to na co czekasz? Dzwoń do niej! Masz jej telefon? No mam, no przecież robiłem jej nim zdjęcie, tak? O Jezus. Czy ty zabrałeś jej telefon? Ano? No to przez przypadek, bo byłem tak podekscytowany naszą randką, że kompletnie odleciałem. Nie, człowieku... Jak ty się teraz do niej dodzwonisz? Nie wiem, no może miłość pozwoli nam się odnaleźć, no. A jednak! To ona, panowie! To ona!
To on, panie Bado, to on ukradł mi telefon. O ty gnoju. Piękne dziewczyny będziesz okradał? Na glebę. Jesteś aresztowany za wypsucie tej cudnej damie dnia. Ale zaraz, to nie zakradziesz? Nie, no zakradziesz, jasne. Tak tylko mówię, żeby tej ładnej pani zaimponować. Siedzisz sobie z chłopakami, to zobaczysz. Zagadku, idziemy! Idziemy, idziemy! Nie widzisz? Taki policjant to sobie na pewno dotknie. Cyck. Albo dwa. A może nawet cztery.